Książkowa kartoteka, podcast o książkach i około książkowych tematach. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Fiszkowa Kartoteka, czyli podcast, w którym opowiadam o książkach i różnych innych około-książkowych tematach. W tym odcinku chciałabym opowiedzieć Wam o książkach w klimacie The Stranger Things, czyli takiego serialu, który ostatnio bije rekordy popularności, a właściwie ostatnio, czyli od jakichś 4-5 lat. A dlaczego opowiadam w tym momencie? Bo. Właściwie wszyscy oglądają albo już obejrzeli pierwszych siedem odcinków czwartego sezonu tego serialu. Serial ten, właściwie ten sezon został podzielony na dwie części. Te 7 odcinków jest już dostępnych, a dwa, chyba ostatnie, będą dostępne w lipcu, czyli już na dniach. Ten serial Stranger Things jest chwalony za stylizację na lata 80. i liczne nawiązania do filmów z tamtych lat. A o czym on jest? Ten serial. Mnie się wydaje, że wszyscy wiedzą, ale ja mogę żyć w bańce, która pozwala mi wierzyć, że wszyscy wiedzą i znają to co ja, więc pokrótce, króciusieńko Wam opowiem. Akcja The Stranger Things rozgrywa się w fikcyjnym miasteczku Hawkins w stanie Indiana w Stanach Zjednoczonych w latach 80. XX wieku. Niedaleko Hawkins jest laboratorium narodowe, które podobno prowadzi badania naukowe dla Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych, ale potajemnie przeprowadza eksperymenty nad zjawiskami paranormalnymi i nadprzyrodzonymi, w tym ponoć także eksperymenty na ludziach. Okazuje się, że udało im się. Otworzyć portal do alternatywnego wymiaru, nazwanego Upside Down, czyli powiedzmy do góry nogami. No i wpływ tego świata Upside Down zaczyna negatywnie wpływać na mieszkańców Hawkins, którzy na razie jeszcze nie wiedzą, że. W ogóle taki świat jest, że taki portal istnieje, a oni nie wiedzą nic na temat alternatywnej rzeczywistości. Akcja serialu zaczyna się od tego, że młody, chyba 11-12-letni Will zostaje uprowadzony przez istotę z tego świata właśnie Upside Down. No i jego matka Joyce oraz komendant policji Jim Hopper szukają go. W tym samym czasie jakaś dziewczynka... 11 ucieka z tego laboratorium um, Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych. No i ona się okazuje, że ma pewne nadnaturalne moce, swego rodzaju psychokinezą włada. No i pomaga przyjaciołom Willa, czyli Mikeowi, Dustinowi i Lukasowi w poszukiwaniach Willa. No i dalej mają różne, różne przygody, również z tymi potworami właśnie ze świata Upside Down. No i ja od razu powiem, że jak na razie nie widziałam czwartego sezonu, ale dzisiaj opowiem Wam o książkach w podobnym klimacie. A na końcu odcinka powiem, czemu najnowsza książka Radka Raka, czyli Agla, też kojarzy mi się z tym klimatem Stranger Things, więc czekajcie na sam koniec odcinka, bo ja jestem na świeżutko po skończeniu książki. A teraz opowiem Wam o kilku książkach, które mnie się kojarzą właśnie z klimatem serialu The Stranger Things. No i czego ja będę szukać w tych książkach? Będę szukała lat 80., nastolatków, którzy w grupie przeżywają różnego rodzaju przygody, nadnaturalnych historii, a tak naprawdę najlepiej wszystkiego razem. Oczywiście od razu wspomnę o książce To Stephena Kinga, ponieważ podobno bracia Duffer, czyli Matt i Ross Duffer, którzy są showrunnerami serialu The Stranger Things, bardzo, ale to bardzo chcieli stworzyć miniserial oparty na tej słynnej powieści Stephena Kinga To. Jednak Studio Warner Bros odrzuciło ofertę braci Duffer, więc postanowili oni stworzyć własny serial. I wcale nie miniserial, ze swoimi potworami i ze swoją bandą dzieciaków i właśnie tak powstało The Stranger Things. No bo powieść Kinga ma w sobie właśnie te elementy, które ma także serial z The Stranger Things. Są dzieciaki, jest straszna postać, jest tajemnica, jest sensacja. No i są też lata chyba 80., jeśli się nie mylę. W ogóle. Książka Stephena Kinga To to powieść sensacyjna z 1986 roku, no więc chyba to musi być nawiązania tam, do, nawet nie nawiązania, tylko to muszą być lata 80. Natomiast, jak przypuszczam, treść tej powieści zna także wiele z Was, ale tak na szybko opowiem, że jest to historia, która opowiada o 11-latków, które są śledzone, nękane przez jakąś złą postać, która wykorzystuje strach innych. Tytułowe To to jest właśnie ten potwór. Pojawia się głównie w postaci klauna, Pennywise, no i w ten sposób właśnie przyciąga dzieci, które są najbardziej podatne właśnie na, to, na, na jego siłę, na siłę tego potwora. Więc na pewno, według mnie, to Stevena Kinga jest powieścią w klimacie The Stranger Things. Natomiast, jakie inne powieści przychodzą mi do głowy, bo to jest takim dość oczywistym wyborem. Na pewno opowiem o książkach, które czytałam w młodości, bo one mi się właśnie kojarzą z takimi młodzieżowymi przygodami. Mnie w klimacie The Stranger Things wydaje się książka wielka, większa i największa Jerzego Broszkiewicza. Wprawdzie nie ma tutaj bandy dzieciaków, tylko dwójka, bo jest Ika i Groszek. Nie ma lat 80., a lata 60. w Polsce, ale jednak jest to bardzo klimatyczna książka. Już tytuł zwiastuje, że są tutaj trzy przygody, jest... Przygoda wielka, większa i największa. Wielka przygoda zaczyna się od zagadkowego komunikatu w radiu, no i samochodu, który daje ICE i Gruszkowi tajemnicze znaki. W pewien sposób rozmawia z nimi. Mamy tutaj rzeczy mówiące ludzkim głosem, na przykład ten samochód, porywacze, kosmitów, mamy też burze piaskowe, podróże w kosmos. Według mnie jest to książka bardzo ciekawa, właśnie taka przygodowa, ale też inteligentna, z dużym poczuciem humoru. Ja zamieszczam link do wznowienia tej książki w wydawnictwie Dwie Siostry. Z tego, co widziałam, nakład jest już wyczerpany, ale może dorwiecie tę książkę na przykład w bibliotece albo gdzieś na Allegro. Bardzo, bardzo ją Wam polecam. Swoją drogą Jerzy Broszkiewicz jest też autorem drugiej bardzo, ale to znaczy jest autorem w ogóle wielu książek, ale akurat drugiej książki, o której w tej chwili pomyślałam. Ona nie ma wprawdzie zjawisk nadprzyrodzonych, ale również Wam bardzo, bardzo polecam książkę Długi Deszczowy Tydzień. Jerzego Broszkiewicza, która opowiada tutaj już o bandzie dzieciaków, która ma różnego rodzaju przygody w bardzo małym miasteczku albo nawet w wiosce. Szukają zaginionej rzeźby. W małym, zabytkowym kościółku. W związku z tym właśnie mają różnego rodzaju przygody. Jest to tak świetna książka, moja ukochana chyba książka z dzieciństwa, albo jedna z wielu ukochanych książek z dzieciństwa. Więc w ogóle Jerzego Broszkiewicza polecam, jeżeli nigdy nie czytaliście, a może nawet czytaliście, ale na przykład nie te, nie te książki, o których dzisiaj mówię, to polecam Wam wielką, większą i największą oraz Długi Deszczowy Tydzień. No ale jaka jeszcze książka przychodzi mi do głowy, jeśli myślę o książkach w klimacie The Stranger Things? Przychodzi mi do głowy Neil Gaiman i jego Nigdzie Bądź. Serialem The Stranger Things ten książkę łączy świat upside down, czyli ten świat do góry nogami. Taka ukryta rzeczywistość, schowana przed innymi ludźmi. Bo głównym bohaterem tej książki jest Richard, który ma Zwykłe życie. Pracuje w Londynie, ma narzeczoną Jessikę, spotyka się z różnymi znajomymi, ale pewnego dnia pomaga jakiejś tam dziewczynie, przypadkowo spotkanej na ulicy, i tak trafia do Londynu pod, czyli do Londynu w podziemiach, Londynu upside down. Z tą dziewczyną uciekają i dołącza do nich jeszcze dwójka tajemniczych ludzi. Oni uciekają przed jakimiś zbirami, szukają anioła, który może im pomóc i może wydostać Richarda właśnie z tego Londynu pod, z Londynu upside down i pomóc mu wrócić do swojego życia normalnego, do swojego życia nad. Jest to naprawdę ciekawa książka, właśnie ten świat upside down jest bardzo nietypowy, w ogóle styl Nila Gaimana bardzo lubię, bardzo mi się podobają te jego książki, są właśnie takie lekko nadprzyrodzone, ale nie przesadzone. Polecam Wam nigdzie bądź nie Lagajmana, bo to jest taki tajemniczy, ciekawy klimat, właśnie jakiejś sensacji, przygody. A jeszcze jedna książka, która przyszła mi do głowy, to Dominika Słowik i jej zimowla bo mamy tutaj nieduże miasteczko, Cukrówka, czyli takie Hawkins, bo już właśnie to miasteczko przypomina mi troszkę tą niewielką miejscowość ze Stranger Things, Hawkins. Mamy grupę młodych ludzi, mamy pewne niewyjaśnione, paranormalne wydarzenia, Mamy tajemnicę, bo na przykład tutaj się z jeziora wyławia ciało i nie wiadomo, kto był sprawcą tego zabójstwa, samobójstwa, co się w ogóle wydarzyło. E, mamy dziewczynę, która w nocy wychodzi naga na dach i coś robi na tych dachach, nie wiadomo co. Mamy tutaj człowieka, który rzucił pracę w urzędzie, był zwykłym księgowym i nagle został wróżem. Mamy tajemniczego pszczelarza, który wytresował swój rój pszczół do robienia różnych rzeczy. No, w ogóle bardzo ciekawa, tajemnicza książka. Właśnie mamy tutaj przygody takie letnie: coś się dzieje, nie wiadomo co. Jest jakaś mroczna taka atmosfera w tej książce. Bardzo, bardzo fajna, bardzo ciekawe zakończenie. Wiem, że dużo osób odbiło się od tej książki, bo wydawała im się nudna, ale według mnie ona jest całkiem sensacyjna. Nie wiem, akurat nudnej bym jej nie nazwała. No i właśnie wydaje mi się, że to jest taka młodzieżowa powieść, bo dużo jest tutaj młodych osób, no i przeżywają różnego rodzaju przygody, dlatego. Według mnie całkiem w klimacie The Stranger Things. No i na końcu opowiem Wam o najnowszej książce Radka Raka, zatytułowanej Agla, którą niedawno skończyłam czytać, i dlaczego uważam, że ta książka pasuje mi do klimatu The Stranger Things. Przede wszystkim mamy tu bohaterkę Sofię. Która jest nie do końca lubiana przez wielu swoich rówieśników. Ma wprawdzie bliskie grono znajomych, z którymi udaje się na różne eskapady, czyli mnie tutaj ona przypomina właśnie taką Eleven, która spotyka swoich bliskich znajomych i z nimi się kumpluje, natomiast z całą resztą tak nie do końca jest jej po drodze. Więc mamy tutaj w Agli ekipę młodzieży nie ma tutaj lat osiemdziesiątych, bo to jest swojego rodzaju alternatywna rzeczywistość, gdzieś poza czasem trochę. No i dzieje się w Krakowie, który nazywa się tutaj inaczej, natomiast odniesienia do Krakowa są dość oczywiste. Z jednej strony mamy tutaj na przykład samochody i elektryczność, ale mamy też magię i pewnego rodzaju zacofanie w stosunku do świata, który my znamy, więc ten, mówię, ten czas jest taki nie do końca określony. Ale mamy też tutaj tajemnicze zjawiska: mamy porwania, mamy dziwne stwory przechodzące z innego świata, z jakiejś innej rzeczywistości, stwory niebezpieczne. No i ta główna bohaterka Sofia w jakiś sposób weszła z tymi stworami w kontakt i teraz nie wie, jak się ich pozbyć. No i musi jeszcze znaleźć swojego ojca, który, podobnie jak Hopper w Stranger Things, trafił do więzienia w Rosji. Tak, ojciec Sofii trafił w jakiejś północnej krainie, zwanej Livonią. Trafił do jakiejś problematycznej sytuacji, no i Sofia nie wie, co się dzieje i jak go wydostać czy będzie próbowała go wydostać, zobaczymy. No, i tak jak The Stranger Things, jest to przyjaźnie, odejrzewanie, o poszukiwaniu własnej tożsamości, tak właśnie też w książce Radka Raka mamy taką opowieść o dorastaniu dziewczęcym, o tym, jak ciężko jest dojść tym, kim się jest, kim się chce być. Jak relacje z najbliższymi wcale nie należą do łatwych, jak trudno jest przekazać innym to, co się chce powiedzieć, bo odpowiednie słowa nie przychodzą w odpowiednim czasie, odpowiednio szybko i bezproblemowo. No i co też według mnie jest podobne do The Stranger Things, to jest to, że będą dalsze części tej powieści Agla, bo. Powieść Agla Alef to pierwsza część historii o Sofii, więc jak i Stranger Things jest serialem, tak Agla będzie taką serią książkową. Dajcie znać jakie inne książki wam się kojarzą z The Stranger Things, z tym klimatem The Stranger Things, czy znacie jakieś czy polecacie jakieś, ja bardzo chętnie przeczytam jakieś tego rodzaju książki w tym klimacie. Tymczasem dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu. Zachęcam Was do subskrypcji, do notatek do tego odcinka, bo tam linkuję do wszystkich książek, o których dzisiaj mówiłam. Zapraszam na moje konto na Instagramie. Nazywam się Fiszkowa Kartoteka. Mam również drugi podcast, którym. Opowiadam o różnych ciekawostkach naukowych. Podcast nazywa się Lubię Wiedzieć. Tak samo nazywa się jego profil na Instagramie. Fiszkową kartotekę znajdziecie na wszystkich platformach podcastowych, ale także na YouTubie, więc szukajcie pod nazwą Fiszkowa Kartoteka. Jeśli podoba Wam się mój podcast, no to Zachęcam, żebyście podzielili się wiedzą o nim z innymi osobami. Możecie także wesprzeć mnie jakąś drobną kwotą na kawę poprzez link, który zamieszczam w dodatkach do tego odcinka. Do usłyszenia, cześć.